Drodzy chciałbym dzisiaj dzielić się Słowem Bożym, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. I chciałbym przeczytać od 20 wiersza do 24. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betzajdy w Galilei z prośbą, mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiadając im mówiąc, odpowiedział im mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Drodzy. Kiedy czytałem ten fragment Bożego Słowa i tak rozmyślałem nad tym fragmentem, uderzyły mnie te słowa, to stwierdzenie, ta prośba Greków, którzy przyszli na święto, którzy powiedzieli do Filipa: Chcemy widzieć Jezusa. My wiemy, że oni przybyli w pielgrzymce na święto Paschy. My wiemy też z dalszej relacji tej Ewangelii, że. Święto, to święto Paschy miało się odbyć za parę dni, właściwie za, za kilka dni, za chwilę. I Jezus miał być ukrzyżowany. I oni przyszli w tym momencie i byli podekscytowani nie tylko świętem, ale byli podekscytowani tym, że idą tam do Jerozolimy, bo przecież musieli tak dużo słyszeć o Jezusie z Nazaretu. I kiedy przy, właśnie tam przyszli na to święto. To ich pragnienie wypłynęło z ich serc: chcemy widzieć Jezusa. Myślę, że to pragnienie widzenia, zobaczenia, kim jest Jezus, jest tą właściwą tęsknotą i pragnieniem serca człowieka. I kiedy Jezus usłyszał to od swoich apostołów, że Grecy przyszli z tą prośbą, z tym pragnieniem do Jego uczniów, do Jego apostołów, to wtedy Jezus daje wyraźnie takie, w tej odpowiedzi o tym ziarnie, które musi obumrzeć, wyraźnie wskazuje na to, że żniwo jest gotowe, że ludzie są szukający Boga, że są ludzie pytający o Jezusa Chrystusa. Ale też z drugiej strony Jezus wie, że jeżeli On nie odda swojego życia, to też nie będzie mogło być tak, że ludzie będą mogli przyjść, poznać Go i doświadczyć mocy Bożej w swoim życiu. Co to znaczy, Panie, chcemy widzieć Jezusa? Ja myślę, że nie chodzi tylko o zaspokojenie ciekawości, że chcieli zobaczyć człowieka, y, zobaczyć to, jak wygląda. Y, myślę, że chodzi tutaj o coś daleko głębszego i większego. Chcemy poznać, chcemy wiedzieć, kim On jest naprawdę, kim jest Jezus. Tak więc chodzi o coś bardzo osobistego. I muszę powiedzieć, że chodzi o coś bardzo zasadniczego, bo jeżeli jako człowiek nie poznam Jezusa Chrystusa, to kim on naprawdę jest, to też nie będę mógł być zbawiony. Od poznania Jezusa zależy Twoje i moje zbawienie. Uczniowie pamiętacie, kiedy byli wraz z Jezusem na Morzu Galilejskim, kiedy. Jezus spał w, w łodzi, i kiedy zerwała się gwałtowna burza, a jestem przekonany, że to było działanie sił ciemności na pana Jezusa i na jego apostołów i diabeł, pragnął y, zabić Jezusa. I kiedy fale zalewały tą łódź i uczniowie wpadli w trwogę i w zamieszanie i, i ze strachem budzili Jezusa, i mówią: Panie, dlaczego nic nie robisz, giniemy. I wtedy Jezus stał i jednym słowem uciszył burzę. Jednym słowem sprawił, że cała wichura ustała i te fale 3 do 6 metrów, które przewalały się nad tą łodzią, to wszystko uspokoiło się od razu, kiedy zgromił wiatr i wodę. I wtedy oni zadali sobie pytanie: kim on jest? Kim jest ten, że rozkazuje wodzie i wiatru i one go słuchają i są mu posłuszne? Kim on jest? Drodzy, jest niesamowicie ważne znaleźć odpowiedź. Każdy człowiek powinien znaleźć odpowiedź dla samego siebie: kim jest Jezus z Nazaretu? Jezus, Mesjasz, Jezus Chrystus. W tej samej Ewangelii apostoł Jan zapisał słowa Jezusa w jego arcykapłańskiej modlitwie, i on powiedział: Tak, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Zwróćmy uwagę, że kiedy szukamy Jezusa, kiedy pragniemy Go znaleźć, kiedy szukamy tego, kim On jest, Możemy doświadczyć i doświadczamy zbawienia w naszym, w naszym życiu. Inaczej mówiąc, chcę Go poznać, dlatego, aby móc Go wzywać takim, jakim On jest. Móc Go wzywać jako tego, który jest w stanie przebaczyć moje grzechy. Jezus powiedział: Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś. Zwróćmy uwagę, że dla naszego zbawienia jest konieczne poznać i Ojca, i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który został przez Boga Ojca dla nas posłany. Inaczej mówiąc, patrząc na Jezusa, chcąc wiedzieć, kim On jest, powinienem usłyszeć tą wieść, że On został posłany przez Ojca dla Ciebie i dla mnie, dla każdego człowieka. I Bóg dał nam ludziom tutaj na tej ziemi, Tą jedną osobę i to jedno imię, którym jest Jezus Chrystus. Kiedy już po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu, po wylaniu ducha świętego, apostołowie idą w czasie modlitwy do świątyni. Była to godzina trzecia po południu. Kiedy wchodzili przez bramę piękną, a tam przy bramie pięknej siedział człowiek, Biblia mówi, chromy od urodzenia. Nigdy nie chodził. I oto kiedy Piotr i Jan wstępowali tam do świątyni, Piotr zauważył, że ten człowiek ma wiarę. Nie wiem, jak on to mógł zobaczyć, ale wiem, że przez Ducha Świętego był prowadzony i Duch Święty mu to objawił. I on zobaczył wiarę w tym człowieku. I powiedział: Spójrz na nas. Mówi, srebra i złota nie mamy, ale to, co mamy, to Ci dajemy w imieniu Jezusa Nazaryńskiego, Jezusa Chrystusa, wstań i chodź. I ten człowiek natychmiast zerwał się i zaczął chodzić. I Biblia mówi, nie tylko zaczął chodzić, on zaczął podskakiwać i razem z nimi wszedł do świątyni. I później, kiedy Piotr i Jan są oskarżeni o jakieś tam zamieszanie w świątyni. No bo zrobiło się takie dobre zamieszanie, bo ludzie zaczęli słuchać Ewangelii, Żydzi zaczęli słuchać Ewangelii o Jezusie Chrystusie i musieli się tłumaczyć, dlaczego dokonali cudu, powiedzieli takie słowa: Stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zdumiewające słowa, jakże głębokie i prawdziwe. Imię u Semitów w Biblii, w języku Biblii jest tożsame z osobą. A więc, jeżeli stało się to w imieniu Jezusa. Chrystusa Nazareńskiego to znaczy, że stało się to w imieniu tej osoby, która to imię nosi. To właśnie uczynił Jezus z martwych stały. Kim on jest? Kim on jest dla ciebie i dla mnie? I tutaj jest wyraźnie, apostoł Piotr wyraźnie mówi i nie ma żadnego innego imienia. Inaczej mówiąc, nie ma żadnej innej osoby poza tą, która nosi to imię przez którą człowiek mógłby dostąpić zbawienia, mógłby być zbawiony. To samo jest wyrażone w tej Ewangelii Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Muszę powiedzieć z wielką radością, z wielką dumą, że Jezus Chrystus Nieustannie od dwóch tysięcy lat jest zwiastowany jako Pan i Zbawiciel ludzi. Przez dwa tysiące lat, już ponad dwa tysiące lat, rozbrzmiewa to poselstwo dobrej nowiny o Jezusie z Nazaretu i on o nim jako tym, który jest Zbawicielem świata i przez którego jest zbawienie. Musimy też wiedzieć, że kiedy Jezus mówił o swoim powtórnym przyjściu. Jednym ze znaków poprzedzających, mówiących, że On jest blisko, że On już przychodzi, jest to, że Ewangelia o Bożym Królestwie, Ewangelia o Królu Jezusie Chrystusie i Zbawicielu, będzie zwiastowana na obliczu całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. A więc, moi drodzy, jak ważne jest to. Żeby tak jak Grecy przyszli do apostołów, tak jak Grecy przyszli do Jezusa, oni chcieli go zobaczyć, bo chcieli go poznać. Nie myślę, że chcieli zaspokoić tylko swoją ciekawość, bo przecież na pewno słyszeli o tych wielkich cudach i znakach i mocach, które on dokonywał. Ale chcieli wiedzieć, kim on naprawdę jest. Drogi bracie i siostro, poznałeś Jezusa? Takim, jakim jest. Drogi przyjacielu, jeżeli go nie znasz, możesz poznać Jezusa takim, jakim jest, gdyż on objawił się przez swoje i w swoim świętym słowie. Kiedy popatrzysz do Bożego Słowa, do Ewangelii, do Nowego Testamentu, będziesz mógł widzieć w tym lustrze Bożego Słowa, kim jest Jezus, kim on jest naprawdę, nie to, co. Ludzie o nim myślą, nie to co ludzie sobie o nim wyobrażają, ale kim on naprawdę jest. Ciągle jest czas. Te, ta historia, to wydarzenie tej epidemii, pandemii na obliczu Ziemi jest takim ostrzegawczym sygnałem: czy już wiesz, kim jest Jezus, czy już poznałeś go jako swojego Zbawiciela, czy już poznałeś, że w Jego imieniu które jest dane od Ojca, jest Twoje i moje zbawienie? Czy ciągle jeszcze nie doświadczyłeś tego w swoim życiu? Ale ta cała sytuacja, która jest teraz na, na tej ziemi, jest takim wstrząsem, jest takim poruszeniem, które kier, powinno kierować Twoją, moją, naszą uwagę na naszego Pana, na naszego Zbawiciela, abym zadał sobie pytanie, czy już wiem, kim jest? Jezus Chrystus. Czy widzę Go, kim On jest, i czy Go doświadczam takim w moim życiu? Właśnie w obliczu takiego kryzysu. Dzisiaj patrzymy na to, co dzieje się w różnych państwach, na ulicach miast, opustoszałe miasta. Teraz powoli to już się zaczyna zmieniać w naszym kraju i, i gdzie indziej. Ale widzieliśmy te puste miasta, tą, tą, ten lęk, tą trwogę, tą obawę, i gdzieś ona ciągle tam pozostaje. Ale ja wierzę, że nie powinniśmy na tym się koncentrować. Nie lekceważyć tego, ale nie powinniśmy się na tym koncentrować. Pismo Święte wyraźnie nam mówi, że powinniśmy podnieść nasz wzrok i patrzeć na Jezusa, na Tego, który którego dał nam Ojciec z nieba, którego imię dał nam Ojciec z nieba. Nie na te e, rzeczy, na tragedie, na choroby i tak dalej, które są wokół nas. E, ja nie chcę lekceważyć tego, ale jeżeli będziemy tylko na to patrzeć, nie zobaczymy wyjścia z całej sytuacji, a tym wyjściem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego Słowo Boże mówi, że bez względu na to, przez co przechodzimy, przez co lud Boży przechodzi, Powinniśmy patrzeć na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Autor listu do Hebrajczyków właśnie, właśnie o tym mówi, kiedy maluje obraz prześladowanego kościoła, prześladowanych wierzących ludzi, starego przymierza, którzy tułali się po rozpadlinach skalnych, którzy byli zabijani mieczem, którzy byli przeżynani piłą, których świat nie był godny, tak mówi Słowo Boże. On wzywa, abyśmy nie tylko o nich pamiętali, ale patrzyli na tego, który tak samo jak oni doświadczył cierpienia, męki i wytrwał do końca i osiągnął cel, który Bóg Ojciec przed nim postawił, stał się sprawcą i dokończycielem naszej wiary, stał się sprawcą naszego zbawienia. A więc, patrząc na Jezusa, możemy zobaczyć Jezusa takim, jakim jest w Bożym Słowie. Pełen mocy, żywy, z stały. Będę mógł widzieć Jezusa, który pokonał grzech, Jezusa, który pokonał diabła, Jezusa, który pokonał wszelką chorobę i wszelką niemoc, i Jezusa, który był w stanie wycierpieć krzyż ze względu na ciebie i na mnie, ze względu na miłość, jaką miał do nas. Abyśmy mogli dotrzeć do końca, osiągnąć cel, jakim jest zbawienie naszej duszy. Więcej może, możemy go zobaczyć, to znaczy możemy mieć z nim żywą społeczność. Bo przecież Chrystus Jezus był umarły, ale trzeciego dnia powstał z martwych i przyjdzie na pewno, tak jak to zapowiedział, po swój kościół, po swoją oblubienicę. Kiedy Jezus zbliżał się do Jerozolimy pod Cezareą Filipową, zadał uczniom bardzo ważne pytanie: Za kogo mnie ludzie uważają? I słyszał różne odpowiedzi. Tak jak dzisiaj słyszymy, ludzie mówią o panu Jezusie: Dobry człowiek. Bardzo wspaniały przykład do naśladowania. Jedni mówili: Wspaniały prorok. Inni mówili: Cudotwórca. A jeszcze inni może mówili szaleniec. Ale Jezus zwraca się do swoich najbliższych i pyta, za kogo wy mnie uważacie. Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze, każdy człowiek powinien sobie odpowiedzieć, za kogo ty uważasz Jezusa. I odpowiedź jest niezwykle ważna, bo ona decyduje o tym, jak, w jaki sposób będziesz traktował Jezusa i co uczynisz z Jezusem teraz w swoim życiu. Kim On jest? Kim jest dla mnie i dla Ciebie? Od tej odpowiedzi zależy nasze życie i nasza wieczność. Moi drodzy, kiedy patrzę na Jezusa, mogę widzieć w Jezusie Chrystusie wyraz Bożej miłości. Biblia mówi wyraźnie, że Boża miłość dla nas ludzi objawiła się w Nim. A więc patrząc na Jezusa, zastanawiając się nad tym, kim On jest, możesz znaleźć odpowiedź w Bożym Słowie, która jest wyraźnie napisana, że miłość Boża do nas, do człowieka objawiła się właśnie w Nim. Jakby cała esencja miłości jest w osobie Jezusa Chrystusa. Kim On jest? Jest wyrazem Bożej Miłości do człowieka takiego jak ty i ja, do grzesznego, upadłego człowieka, który czasami nie widzi albo bardzo często nie widzi sensu, celu swojego życia. Człowieka uwikłanego w różnego rodzaju grzech i wydaje się, że nie jest w stanie się już z tego wyplątać, ale chcę, żebyś wiedział. Poznaj Jezusa, zobacz Jezusa i zobaczysz w nim miłość Boga Ojca skierowaną do ciebie. Ojciec właśnie dał Jego imię dla naszego zbawienia. I muszę powiedzieć, że Ojciec w niebie, Bóg Ojciec w niebie, nie ma żadnej innej alternatywy nie ma żadnego innego imienia, żadnej innej osoby, która mogłaby zająć Jego miejsce. Drodzy, kiedy jest mowa o czasach ostatecznych, o wielkim ucisku, o pojawieniu się Antychrysta. Ta, ten, ten, ta nazwa, ten tytuł, to Antychrys oznacza znaczy w miejsce Chrystusa, zamiast Chrystusa. On będzie chciał wejść w miejsce i zająć Jego miejsce. I dlatego chcę i dzisiaj to podkreślam: nie ma innego zbawiciela, i nie ma innego um, imienia, i nie ma nikogo innego, który mógłby zająć właśnie miejsce Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Bóg dał tylko Jego imię i tylko Jego ustanowił ratunkiem i zbawieniem. Możemy być przekonani, możemy nabrać pewności, że uwierzyliśmy tej właściwej osobie i poszliśmy za, tym, za tą właściwą osobą, i że On jest zbawicielem, bo na Nim wypełniły się wszelkie proroctwa pisma. Wszystko, co o Nim mówili prorocy, o Jego narodzeniu w Betlejem. O jego poczęciu z dziewicy, o tym, że będzie, przyjdzie z powrotem, czy razem z rodziną wyjdzie z Egiptu. Wypełniło się to na nim, kiedy uciekał do Egiptu, rodzice razem z nim, bo Herod chciał go zabić, a później wrócili z powrotem, kiedy Herod Wielki umarł. Wypełniły się na nim proroctwa. On jest tą jedyną osobą, tym jedynym imieniem danym nam ludziom. wypełniło się wszystkie słowa prorocze dotyczące Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Kiedy czytasz Psalm 22, kiedy czytasz rozdział 53 proroka Izajasza, możesz mieć wymalowany obraz Jezusa Chrystusa z Nazaretu, Mesjasza, Zbawiciela, który jest posłany od Boga Ojca dla nas ludzi. Jezus powiedział tak: Badacie pisma, mówił do Żydów. Ty też może badasz pisma i próbujesz znaleźć tam coś innego, argumentów dla siebie, aby nie pójść za Chrystusem, aby nie oddać mu swojego życia. Czasami tak ludzie traktują Pismo Święte, szukają argumentów przeciwko Bogu. Nigdy nie traktuj tak Bożego słowa, bo w ten sposób tylko narażasz się na jeszcze większe Zwiedzenie w swoim życiu, bo diabeł to wykorzysta. Ale kiedy szukasz go i pragniesz go widzieć tak jak ci Grecy, takim jakim on jest, będziesz go mógł poznać takim jakim on jest, znaleźć go takim jakim on jest. Jezus powiedział tak: badacie pisma, bo chcecie znaleźć w nich życie wieczne, a one mówią o mnie. I kiedy otwieram Biblię, to od Pierwszej do ostatniej strony tej księgi, ona nam zwiastuje Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Tego Jezusa, o którym Słowo Boże mówi, o którym Piotr powiedział, i nie ma w nikim innym zbawienia. I nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, przez które mogliby być zbawieni, jak tylko on. Znajdując Jego, znajduje życie wieczne prawdziwe życie wieczne które będzie się objawiać i manifestować w twoim życiu w moim życiu Moi drodzy pan Jezus ostrzegał że im bliżej jest jego powtórne przyjście wielu przyjdzie podając się za niego mówi powstaną fałszywi mesjasze fałszywi prorocy aby zwieść jeśli można i wybranych dlatego dzisiaj kiedy rozmyślałem i, I wczoraj nad tym Bożym Słowem chcę, żebyśmy wiedzieli, że On jest tą jedyną osobą, jedynym zbawicielem, jedynym Mesjaszem i nie ma innego. Nie ma żadnego innego imienia. Bo tylko o nim jest powiedziane, że jest od Ojca posłany, dany nam od Ojca i Jemu nadane jest imię, które jest ponad wszelkie imiona. A więc Jezus ostrzegał. Abyśmy nie patrzyli na, w innych kierunkach, ale patrzyli na Tego, który jest przedstawiony w Bożym Słowie w Ewangeliach. Wszystkie proroctwa pisma wypełniły się w jego życiu. Nazwany został kamieniem węgielnym, fundamentalnym, tym spoiwem, na którym tak jak. Budowla w starożytności opierała się na takim kamieniu węgielnym, który spajał, wieńczył budynek i on mógł stać. Tak samo Ty i ja. Możemy na nim całkowicie oprzeć nasze życie i ono nie runie. Ono będzie stać trwale. Oczywiście są ludzie i tutaj Słowo Boże wyraźnie mówi, że Wielu ludzi odrzuciło go jako ten kamień węgielny, odrzuciło go jako Mesjasza. Odrzucają go jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Jezus nauczał, że nikt nie może przyjść do Ojca jak tylko przez Niego. Że On jest drogą, prawdą i życiem. I moi drodzy, chciałbym, żeby to jasno brzmiało w naszych, w naszych sercach i to świadczy o tym, że on jest tą jedyną osobą, tym jedynym prawdziwym Mesjaszem i zbawicielem, to, że wypełniły się na Nim proroctwa. To, że Bóg w Nim i przez Niego pokazał nam swoją miłość i to powiedział. Jego nauczanie było wyjątkowe. Kiedy nauczał ludzie słuchając Jezusa, Mówili, on mówi inaczej niż wszyscy inni, mówi jak mający moc. Kiedy Jezus nauczał, ludzie byli dotykani w swoich sercach prawdą Bożego Słowa. Kiedy Jezus szedł, zwiastował Ewangelię, wielu ludzi skłaniało swoje serca, aby za nim pójść. Moi drodzy, o tej wyjątkowości, o to kim on jest, że on jest tą jedyną osobą, świadczy Jego dzieło zbawienia. Pismo święte tutaj wyraźnie nam mówi, że on jest tą jedyną osobą, która złożyła z siebie ofiarę przed obliczem Boga za grzechy świata, za grzechy całej ludzkości. I nie znajdziemy w Biblii żadnej innej osoby, która właśnie by to uczyniła jak tylko on. To on dokonał tego dzieła odkupienia, to ofiara jego życia, z jego życia znalazła upodobanie w oczach wszechmogącego Boga. Pokaż nam. Daj nam, dajcie nam zobaczyć, pokażcie nam, chcemy widzieć Jezusa. Kim On jest? Tym, który wypełnił wszystko, co mówili prorocy, tym, który nauczał z mocą, tym, który dokonał zbawienia, tym, który pokazywał wyraźnie, że jest kimś więcej niż człowiekiem. On mówił o swojej boskości wprost, Albo pośrednio mówił o swojej boskości. I powiedziałby: Wszyscy czcili syna jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Jan wielokrotnie podkreśla jego boskość w swojej Ewangelii. Już na samym początku powiedział tak, zapisał takie słowa: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. Mówi wprost o Jezusie. A w tej samej Ewangelii w 33 wierszu jest napisane, nie kamienujemy Cię za dobry uczynek, ale że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Co myślisz o Jezusie, patrząc na Niego, czytając o Nim, słuchając. Kim On jest dla Ciebie? Czy jest tylko zwykłym człowiekiem, czy jest właśnie Zbawicielem, czy jest właśnie Synem Bożym, Bogiem. Jeżeli Jezus mówi, że będziemy go czcić tak jak czcimy Ojca. A słowo Boże nam mówi prorok Izajasz, że, że Bóg nie odda nikomu innemu swojej chwały. To znaczy, że on jest Bogiem. On ma moc stwórczą. Słowo Boże mówi, że wszystko przez niego powstało, a bez niego nic nie powstało co powstało. Inaczej mówiąc, on jest tym, który tworzył świat wraz z Ojcem i z Duchem Świętym. Ojciec działał przez Niego, tworząc wszystko, co zaistniało. On jest też tą mocą darzącą nowym życiem. Pismo Święte mówi, sam Jezus mówi, i ewangelista daje o tym świadectwo. Tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali Bożymi dziećmi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. On ma moc zmienić życie każdego człowieka. Inaczej mówiąc, patrząc na Jezusa, zobaczysz Jezusa, który jest Bogiem i człowiekiem, człowiekiem i Bogiem w jednej osobie. To jest ten jedyny Zbawiciel, jedyny Pośrednik, jedyna droga do Ojca w niebie. On jest tym jedynym, który może obdarzyć Ciebie i mnie i obdarza nas życiem wiecznym, kiedy do Niego przyjdziemy. Jedyny, w którym i przez którego Bóg przebacza nam grzechy. Świadectwo Ojca, Ducha Świętego Jezusa jest jednoznaczne co do jego osoby. Biblia nam mówi wyraźnie, że ojciec, Jezus tak o tym mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go ojciec nie pociągnie. Zwróćmy uwagę, Ojciec Niebieski. Do którego ludzie chcą, z którym ludzie chcą nawiązać społeczność, nie mogą nawiązać jak tylko przez Jezusa, ale ten ojciec, który jest w niebie, Bóg, który jest w niebie, on sam sprawia, że przyprowadza ludzi do swojego syna, do Jezusa Chrystusa bezpośrednio, aby znaleźli, człowiek znalazł w nim zbawienie. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go ojciec nie pociągnie, powiedział Jezus. Każdy, kto słyszał od ojca, jest pouczony, przychodzi do mnie. A sam Jezus powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Podobnie też pan Jezus powiedział, mówiąc o duchu świętym: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije. To mówił właśnie o tym, że on jest w stanie ochrzcić nas, napełnić nas duchem świętym. A co robi duch święty? Tak samo pokazuje na Jezusa. Na syna Bożego, na zbawiciela, dla każdego człowieka, lecz gdy przyjdzie on duch prawdy, on mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. A więc, kiedy patrzę na Jezusa, o nim daje świadectwo nie tylko sam Pan Jezus, który mówi, kim jest, ale o nim świadczy ojciec i do niego prowadzi i duch święty, który został wylany na kościół i został dany Kościołowi. Drodzy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Że wszelkie Boże obietnice w Nim, w Jezusie, znalazły swoje tak. Czyli wszystkie Boże obietnice zawarte w Piśmie Świętym znajdują swoje wypełnienie w Nim i przez Niego dla Ciebie i dla mnie. Cokolwiek by to było, cokolwiek Bóg obiecał, to jest darowane nam w Chrystusie i przez Chrystusa. Bóg dał Tobie i mnie. Cudownego, wielkiego Zbawiciela. Bóg dał imię, które jest ponad wszelkie imiona. I to imię brzmi Jezus. On jest Chrystusem, On jest Jezusem z Nazaretu. W nim Bóg błogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział: każdy, kto by wzywał imienia pańskiego. Czyli imienia Jezus będzie zbawiony. I ten sam apostoł mówi: Jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Zwróćmy uwagę, drodzy, każdy, kto będzie wzywał tego imienia. Bóg Ojciec, tak mówi nam Słowo Boże, wywyższył imię Jezus ponad wszelkie inne imiona. Aby na imię Jezus skłaniało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. To jest dzieło Ojca i to jest to, co Bóg Ojciec czyni wobec nas ludzi. On imię Jezusa podnosi i wynosi. I dlatego, że Jezus Chrystus pozostawił chwałę, stał się człowiekiem, został ukrzyżowany za nasze grzechy, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i nadał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Potrzebujemy mieć objawienie tego, kim jest Jezus, aby móc doświadczyć mocy Bożej i mocy zmartwychwstałego Jezusa w swoim własnym życiu. Pamiętajmy o tym, że także dzisiaj, także teraz, w tej chwili, gdziekolwiek jesteśmy, możemy wzywać Jego imienia, i w tym imieniu Bóg, Ojciec, obiecał nas wysłuchać. I w tym imieniu Bóg Ojciec obiecał nas błogosławić. Kiedy myślę o moim Panu Zbawicielu Jezusie Chrystusie, o Jego świętym imieniu, to też przychodzi mi na myśl słowo z listu do Hebrajczyków, które mówi, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. To znaczy, że tak jak wtedy, kiedy Grecy słyszeli o Nim, i chcieli go zobaczyć, bo przecież słyszeli, że On uzdrawia chorych, że On podnosi strapionych, że On przebacza grzechy, że On uwalnia opętanych. Ten Jezus dzisiaj jest taki sam. On się nie zmienił. Wiemy, że On jest bardzo blisko. Wiemy, że jest obecny w życiu tych, którzy Go wezwali i zaprosili do swojego życia. Ale też jest blisko człowieka, aby każdy, kto będzie go wzywał, mógł dostąpić zbawienia. Moi drodzy, jest nam dany od Ojca, Jezus, syn Boży, po to, abyśmy mogli naszą uwagę skierować na niego. Nie lekceważmy tego czasu, który Bóg daje dzisiaj całej ludzkości, takiego Bożego. Ostrzeżenia i potrząśnięcia, ale zwróć swój wzrok na Jezusa. Popatrz i zacznij wzywać Jego imienia dla swojego życia. Przypomina mi się młody człowiek, młody chłopak, wyrzucony z domu przez swoich rodziców. Te straszne nie doświadczać od swoich rodziców miłości. Pozostawiony sam sobie, gdzieś tułający się, Później szukający pracy, jako już troszeczkę mający więcej lat. I gdzieś, który boryka się i męczy w swoim życiu, nie ma żadnych przyjaciół. W końcu traci pracę, traci możliwości życia. I gdzieś tam ze śmietnika bierze stary materac, który ktoś wyrzucił. I zamieszkuje pod gołym niebem. I tam śpi. I tak wygląda jego życie: bez celu, bez sensu, i nie wie, co z sobą zrobić. I pewnego dnia decyduje, że ze swoim życiem skończy. I kiedy już przygotował sobie odpowiednią ilość lekarstw, aby skończyć ze swoim życiem, aby zapić je wodą i po prostu zakończyć swoje życie, nagle tego wieczoru ktoś otworzył okno z bloku, który był w pobliżu. I tam z tego okna on słyszy, jak leci z, z głośnika telewizyjnego, z, lecą, słyszy głośno słowa kaznodziei: Bóg ciebie miłuje. Jezus Chrystus za ciebie oddał swoje życie. I tam jest właśnie to poselstwo, że Bóg dał imię, przez które człowiek może być uratowany i zbawiony z najgorszych swoich, z największego grzechu, swojej beznadziejności. I wtedy On w tym takim stanie, kiedy trzyma te leki i trzyma tą wodę, aby ze sobą skończyć, wyrzuca to i woła do tego gwiaździstego nieba. Właściwie nie do nieba, ale do tego, który gdzieś tam jest i wzywa imienia Jezus, które zostało dane człowiekowi, i woła Jezu, ratuj moje życie, jeżeli jesteś, to wybaw mnie. I tam doświadcza czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Doświadcza mocy zmartwychwstałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Doświadcza realności i poznaje coś z tej mocy i obecności zmartwychwstałego świętego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zaczyna się podnosić w swoim życiu. Jeszcze przez jakiś czas trwa to wszystko, zanim dokładnie poznaje tego, który który odpowiedział na jego modlitwę, aż trafił w końcu do społeczności, do ludzi, którzy znali Boże Słowo i mogli mu dokładniej wyjaśnić sprawy dotyczące wiary. I teraz raduje się w Bogu. I z tej historii, którą czytałem o nim, mogłem się dowiedzieć, że nie jest już człowiekiem, który nie wie dlaczego i po co żyje. Jest zbawionym. Człowiekiem, wolnym człowiekiem od wszelkich zniewoleń. Jest człowiekiem, który prowadzi, do, prowadzi dobrze prosperującą firmę, i dający zatrudnienie innym, a wydawało się, że jego życie się po prostu skończyło. Dlatego chcemy widzieć Jezusa i poznać Jezusa takim, jakim jest. Drodzy, kiedy modliliśmy się w Wielki Piątek, pamiętacie, transmitowaliśmy nabożeństwo i wieczerza pańska odbywała się w domach. Kiedy mo, pastor modlił się o chorych, jedna siostra w czasie tej modlitwy, która nie mogła, yy, chodziła o lasce, nie była w stanie w ogóle wyjść na piętro w swoim domu. Po tej modlitwie Bóg ją dotknął, została uzdrowiona, zostawiła laskę i mogła kilka razy pod rząd po prostu wchodzić do góry i na dół, do góry i na dół. Dlaczego? Bo doświadczyła Łaski i mocy uzdrowienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, starałem się zwrócić naszą uwagę dzisiaj na tego, który jest tak jasno przedstawiony w Bożym Słowie. Tak mocne dowody są tego Jego Boskości, tego, że jest jedynym zbawicielem. Jedyną drogą do Ojca i to jest to jedyne imię, jeżeli Ty i ja szczerze Go wzywamy, On na pewno odpowie i On na pewno przyjdzie Ci z pomocą. Doświadczyłem tego w swoim życiu, doświadczyło wielu z nas Jego łaski, Jego mocy, ale może jest ktoś, kto nas słucha, który ciągle się zastanawia i zadaje sobie pytanie, kim On tak naprawdę jest. Przyjmij tą prawdę, którą. I to świadectwo, które daje o nim Pismo Święte. I chciałbym dzisiaj, jeżeli jesteś gotowy, tam gdzie jesteś, słuchasz tego poselstwa, abyś wezwał imienia Jezus. Może nie rozumiesz wszystkiego, ale wiesz jedno: dalej sobie nie poradzę. Nie tak dawno otrzymałem e-mail. Ktoś słuchał kazania, jedno z moich kazań, i pisał do mnie, Pastorze. Słuchając Twojego kazania, postanowiłem wrócić do Jezusa. I zaczął mi opisywać swoje życie. Muszę Wam powiedzieć, wyglądało nie najlepiej tak, tak bardzo poplątane i zagmatwane w tak wiele różnych złych rzeczy uwikłane ale miał jedno w swoim sercu: chcę na nowo poznawać i doświadczać Jezusa. I mogłem Go pokierować. Do najbliższej społeczności, aby tam mógł rozmawiać, i na końcu mi odpisał: Wróciła nadzieja. Wróciła nadzieja do mojego serca. Drogi bracie, siostro, drogi przyjacielu, czy chcesz widzieć Jezusa, Jego moc, Jego łaskę, Jego przebaczenie? Teraz tam, gdzie jesteś, po prostu możesz pochylić swoją głowę. I chcę się przez chwilę o ciebie pomodlić i możesz powtarzać te słowa modlitwy wraz ze mną, ale musi to być szczere, szczere w Twoim sercu, a On ci odpowie, a On wyciągnie Cię z największego dołu, On uwolni Twoje nogi od największych związań on wyprowadzi twojego ducha i twoje serce do życia do wolności do radości on da ci pokój o jakim marzysz on da ci radość jakiej nigdy wcześniej nie doświadczałeś i wypełni cię miłością jakiej nigdy wcześniej nie zaznałeś tego doświadczyłem kiedy ja swoje życie powierzyłem Chrystusowi i wtedy szedłem szedłem ulicami miasta Bielska i mówiłem to jest niemożliwe, żeby tak wielka miłość Boża istniała, a jednak ona zaczęła wypełniać moje serce. A więc, jeżeli jesteś gotów wezwać teraz Jego imienia, tego, którego wywyższył Bóg Ojciec i dał Bóg Ojciec dla człowieka takiego jak Ty i ja, chce się modlić razem ze mną. Drogi Panie Jezu, przyjdź teraz do mojego serca. Oto wyznaję, że bez Ciebie sobie nie poradzę. Jestem zgubiony, jestem grzeszny, jest zamieszanie i ciemność w moim życiu, i nie wiem co dalej robić, ale wiem jedno: potrzebuję pomocy i ratunku, potrzebuję oczyszczenia i wybawienia od moich zniewoleń, od mojego grzechu. I wyznaję, że Ty jesteś większy niż moje zniewolenia i moje grzechy. Ty rozprawiłeś się z wszelkim grzechem, ty zapłaciłeś mój dług, wykupiłeś mnie od wszelkiego grzechu. Ty jesteś Bogiem, który wyzwala nawet od opętań demonicznych. Ty wyzwalasz wszelkiego zniewolenia. Dlatego, Panie Jezu, teraz wzywam Twego imienia. Przyjdź do mego serca. Zbaw mnie. Wybaw mnie. Oczyś mnie. Oto moje życie oddaję Tobie, a Ty je uporządkuj. Przyjdź do mego serca i bądź moim Panem i bądź moim Zbawicielem. Oto się modlę. Panie Jezu, i dziękuję Ci, że Ty mnie słyszysz, że Ty odpowiesz i odpowiadasz. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty mnie nie odrzucisz, bo przyszedłeś z miłości do mnie, aby mnie ratować, a nie zgubić. Chwała Ci Jezu, dziękuję Ci, Amen. Ale moi drodzy, może jest ktoś, tak jak ten człowiek, który był, który nie chodził od urodzenia. Był chromy, nie był w stanie. Może potrzebujesz Bożego dotknięcia i Bożego uzdrowienia. Wystarczą proste słowa. I chciałbym z ufnością i z wiarą modlić się z Tobą. Tam, gdzie jesteś, możesz także pochylić głowę. Połóż swoją rękę na swoje serce, bez względu na to, jaka jest Twoja dolegliwość. Skoro On uzdrawiał wtedy, On uzdrawia dzisiaj. I możemy oglądać. I mogę oglądać wiele Jego cudów i wiele Jego uzdrowień Przyjdź z ufnością. Jego rany i sińce uleczają nas wszelkich naszych chorób. Może powiesz: Ale, pastorze, ja już modliłem się, modliłam wiele razy. To nic nie szkodzi. Pomóc się i tym razem. Oglądałem ludzi, którzy wiele razy modlili się, ale po którymś tam razie. Kiedy wydawało się, że może znowu nic nie stanie. Bóg dotykał tych ludzi i uzdrawiał tych ludzi. On jest realny, żywy, On ma moc. I wiele takich rzeczy mogliśmy i Mogłem widzieć i doświadczać. A więc módlmy się, módl się z ufnością. Jest ci dane imię, imię Jezus, w którym jest nie tylko zbawienie, przebaczenie grzechów, ale jest uzdrowienie. Panie Jezu! Tak proszę Ciebie, abyś dotknął się mojego ciała. Proszę Cię, Panie Jezu, uzdrów mnie. Panie, i tak modlę się, abyś dotykał teraz i uzdrawiał tych, którzy przychodzą do Ciebie w cichej modlitwie. Panie, dotknij ich chorych miejsc. Panie, Tobie dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ty, Panie, uzdrawiajesz wszelką chorobę i niemoc. Bez względu na to, co to było, Panie, tak modlę się teraz, Panie, abyś wyciągnął swoją prawicę, dotknął i uzdrowił. Niech przyjdzie Twoje uzdrowienie do ciał moich braci, sióstr, do osób, które teraz wzywają Twego imienia. Niech to będzie świadectwem tego, że Ty żyjesz, jesteś zmartwychwstały, Ty jesteś Bogiem mocnym. Tak w imieniu Jezusa, błogosławię moich braci i siostry, tych, którzy się modlą, i proszą Ciebie o Twoje dotknięcie. Tak dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci. Ufamy i wierzymy, że Ty dotykasz się chorych miejsc. I za to Tobie niech będzie chwała, i wyznajemy, że jesteś naszym lekarzem. Chwała ci, Panie Jezu. Amen. Kiedy przygotowywałem to słowo, dostałem SMS, jedni chlubią się wozami. Drodzy Końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Chlubmy się imieniem Jezus. Czcijmy imię Jezus. Podnośmy imię naszego Pana Jezusa Chrystusa poprzez nasze życie, nasze świadectwo, nasze słowo, nasze wyznanie. Niech Was Bóg błogosławi. Niech Jego imię, imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie uwielbione. Amen.